Zdarzyło wam się kiedyś zobaczyć w ciemności coś, czego nie powinno tam być? Albo razem z kimś innym patrzyliście na to samo i widzicie dwie różne rzeczy? Spokojnie, nie ma w tym nic niesamowitego. Wszystko to da się łatwo wytłumaczyć pod warunkiem, że spojrzycie na nie z perspektywy waszej świadomości. Ale czym tak naprawdę jest świadomość? Prosta odpowiedź na to pytanie brzmi – nie wiadomo. Najtęższe umysły ludzkości od dawna starają się precyzyjnie wyjaśnić, czym jest świadomość. Jednak teolodzy, psycholodzy, neurobiolodzy czy filozofowie nadal nie potrafią dojść do porozumienia w tym temacie. Jest jednak ktoś, kto doskonale wie, czym jest świadomość. To wy! Samo to, że jesteście świadomi oglądania tego filmu, oznacza, że nie potrzebujecie żadnych wyjaśnień. Macie wolną wolę, podejmujecie własne decyzje, a wasz umysł jest w stanie rozwiązać każdy problem, jaki napotkacie, nawet jeśli to niezgodne z tym, co zwykliście sądzić, czy z konwencją społeczną. Wszystko to właśnie dzięki świadomości. Czyli co, przez setki lat nie udało się określić, czym jest świadomość, ale każdy jest ekspertem w tej kwestii? Jak to możliwe? Tutaj napotykamy pierwszy problem w poznawaniu świadomości. Jest fundamentalnym elementem ludzkiego umysłu. Jesteśmy do niej tak przyzwyczajeni, że nie potrafimy jej krytycznie zanalizować. Kiedy chcemy coś zdefiniować, musimy spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy, żeby zobaczyć pełny obraz tej rzeczy. A ze świadomością nie da się tego zrobić. Ale chociaż nie wiemy, czym dokładnie jest, to mamy kilka teorii na temat tego, jak działa. Żeby to lepiej zrozumieć, zacznijmy od miejsca, gdzie znajduje się świadomość – mózgu, który nieustannie analizuje niebotyczną ilość informacji. Przyjmuje od was wszystkie dane o otaczającym was świecie, przetwarza je, koordynuje wszystkie wasze ruchy i myśli oraz reguluje wszystkie procesy ciała i umysłu. A wszystko to jednocześnie. A teraz proste pytanie – jesteście w stanie to zaobserwować? Nawet podczas spokojnego, leniwego dnia wasz mózg spala ponad 500 kalorii. To około 20% energii, której potrzebujecie przez jeden dzień. Wasz mózg zajmuje się tym wszystkim bez konieczności zaangażowania z waszej strony. Nie jesteście świadomi wszystkich tych procesów, które zachodzą w waszym mózgu, bo w danej chwili nie są one istotne. Gdyby nie świadomość, nie bylibyśmy w stanie myśleć o czymkolwiek, ponieważ nasz umysł byłby zalany wszystkimi danymi, które bez przerwy odbiera mózg. Swoją drogą, zastanawialiście się kiedyś, czy nie jest aby tak, że wasz mózg jest całkowicie odizolowany od otoczenia? Każda informacja dociera do mózgu przez odpowiednie receptory, a to, czego doświadczacie, jest zupełnie różne od danych, które zebrał mózg. Weźmy na przykład oczy. Na przykład, kiedy powiecie coś takiego: siedzę w pokoju i patrzę przez okno. Widzę za nim białe światło. Macie zarówno absolutną rację i absolutnie się mylicie. Zauważcie, że wasze oczy nigdy nie są nieruchome, gdy na coś patrzycie, nawet jeśli się skoncentrujecie na jednym punkcie. Tylko mała część waszego oka jest w stanie dostrzec obraz bardzo dokładnie. Gałki oczne ruszają się około 4 razy na sekundę, żeby zebrać jak najwięcej informacji o tym, co widzą. Jednak to nie oczy sprawiają, że widzimy obraz jako wyraźną i ostrą całość. To mózg odpowiada za ten proces. Można powiedzieć, że mózg nieustannie zbiera puzzle i układa je w logiczny obraz. W czasie trwania tego procesu mózg otrzymuje mnóstwo informacji i uwydatnia jedynie to, czego doświadczacie. Na tym polega niewidzialna praca świadomości każdego z nas. Wracając do poprzedniego przykładu, nie patrzycie tylko na okno. To patrzenie jest doświadczeniem z tej konkretnej chwili. Jednocześnie widzicie też światło dzienne, prawda? Znowu błąd. Jeśli spytacie znajomych, jakiego koloru jest światło dzienne, z pewnością odpowiedzą, że białego. Tylko że nie ma czegoś takiego jak białe światło dzienne. Ta barwa to suma innych kolorów. Kiedy rozszczepimy światło przez pryzmat, zobaczymy całą gamę kolorów, którą znamy jako tęczę. Prawdziwa barwa światła nigdy nie jest stała, ale naszemu umysłowi wygodniej je widzieć jako białe. Dzieje się tak dlatego, że dodatkowe informacje o otaczającym nas świecie są zbędne. Wasza świadomość segreguje to wszystko za was. Jeśli napijecie się porannej kawy i pomyślicie, ale dobra kawa, tak naprawdę oznacza, że wiecie, co sprawia, że dobrze smakuje i że wszystkie te właściwości są w tym napoju. Zwykle nie myślicie o gęstości płynu, dokładnej temperaturze czy delikatnych zmianach smaku.
ale na pewno zauważycie, kiedy będzie za gorąca lub za gorzka, bo te informacje są dla Was ważne. Świadomość to wspaniały filtr, który pomaga Wam w rozumieniu otaczającego Was świata, dostarczając Wam danych opartych na Waszej wiedzy i doświadczeniu życiowym. Ale koniec teorii, teraz możemy złapać naszą świadomość i przyjrzeć się jej z bliska. Jedyny sposób, żeby móc ją zaobserwować w akcji, to kiedy popełnia błędy. Myślicie, że będzie trudno? Damy radę, spokojnie. Pamiętacie tę niebiesko-czarną sukienkę, która wprawiła cały internet w osłupienie? A ona nie była biało-złota? Tak, właśnie o tej mówię. Ta sztuczka działa dlatego, że to Wasza świadomość decyduje, w jaki sposób czegoś doświadczacie, chociaż możliwe jest postrzeganie tego w inny, równie sensowny sposób. To dlatego ludzie postrzegają pewne rzeczy różnie. Wydaje się, że Wasza świadomość poniosła porażkę, ale jest wręcz przeciwnie. To tylko pokazuje, jak doskonale Wasza świadomość sobie radzi. Od chwili, kiedy zobaczyliście tę sukienkę w jednej kolorystyce, widzieliście ją zawsze tak samo, dopóki nie podjęliście wysiłku, żeby zobaczyć ją w inny sposób. To właśnie sprawia, że Wasza percepcja i proces myślowy jest bardziej skupiony i niezaburzony, a przez to również znacznie bardziej skuteczny. Przyjrzyjmy się innej właściwości świadomości, która na pewno Wam się spodoba. Ten obrazek składa się tylko i wyłącznie z czarnych i białych kropek. Nie kombinujcie! Jeśli widzicie ten obrazek po raz pierwszy, nie zobaczycie na nim nic szczególnego. Spokojnie, to nie jest żaden test psychologiczny. Tutaj mamy ten sam obraz w kolorze i z przywróconym kontrastem. Teraz widać, co przedstawia, prawda? Dla porównania, tu mamy pierwszy, czarno-biały obraz i bez kontrastu. Widzicie? Pewnie, że widzicie. W dodatku to, co na obrazku, również ma sens. Trudno było rozszyfrować te kształty na pierwszy rzut oka, bo właśnie świadomość zdecydowała, że widzicie zbiór przypadkowych i niezrozumiałych czarnych i białych kropek. Im więcej informacji przyswoicie o obrazie, tym szybciej będziecie w stanie dostrzec, co przedstawia, ponieważ w tym momencie Wasza świadomość odwzoruje Wasze doświadczenia. Czy baliście się ciemności w dzieciństwie? Bo ja strasznie! Pamiętacie ten paraliżujący strach, gdy szliście do łazienki przez ciemny przedpokój? Jeden z najsilniejszych lęków to zobaczyć w ciemności nieznajomą twarz. Bo faktycznie coś widzimy, ale spokojnie. Nikt się nie włóczy nocą po Waszych domach. To produkt uboczny działania Waszego umysłu. Przede wszystkim Wasza świadomość odwzorowuje Wasze priorytety, potrzeby, doświadczenia, wiedzę i stan emocjonalny. Kiedy się boicie, Wasze zmysły wyostrzają się do takiego stopnia, że każdy szept staje się podejrzany. To oznaka stanu emocjonalnego. Ale co może wywołać taki niepokój w Waszym własnym domu? To ciemność sama w sobie, która co do zasady jest brakiem typowej stymulacji i przy okazji źródłem strachu. Nic nie widzicie i nic nie słyszycie. Czy teraz rozumiecie, dlaczego mózg i świadomość nieustannie interpretują tysiące informacji i bodźców? Bez nich umysł zaczyna szwankować. Jeśli nie wiadomo, czy jest się czego bać, to znaczy, że trzeba się bać wszystkiego. Tak na umysł wpływa brak informacji, których świadomość na próżno szuka w ciemności i ciszy. Ale dlaczego twarz? To kolejna sztuczka świadomości. Najłatwiejsza do rozpoznania jest właśnie ludzka twarz. Ta właściwość jest tak silna, że widzimy twarze niemal wszędzie. W chmurach, drzewach, nawet na kromce chleba. To dlatego dziecko myśli, że naprawdę widzi twarz w ciemnym i cichym pokoju, bo właśnie świadomość pozwala nam dostrzec w pewnych warunkach coś, czego nie ma. Jak widać, jesteście w stanie powiedzieć, jaką rolę pełni świadomość i kiedy można ją oszukać, ale czy jesteście w stanie ją zdefiniować? O ile to pytanie zostanie wzięte na warsztat, możemy mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy wiedzieć o świadomości o wiele więcej niż kiedykolwiek. Czy Wasza świadomość spłatała Wam kiedyś figla? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o łapce w górę pod filmikiem, udostępnieniu go znajomym i zasubskrybowaniu kanału, żeby dołączyć do jasnej strony.